Są pieniądze dla osób bezrobotnych na szkolenia i założenie własnej działalności gospodarczej. Kto może skorzystać z projektów oferowanych przez Dębicki Urząd Pracy, sprawdzali reporterzy naszej telewizji. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy jest realizowanych kilka projektów dla osób bezrobotnych. Dużą popularnością zarówno wśród pracodawców, jak i osób kończących szkołę cieszą się staże. To wygodne, szczególnie dla pracodawców, którzy nie muszą płacić stażyście, bo wynagrodzenie zapewnia Urząd Pracy. Mają sens od tej strony praktycznej to organizowanie staży. No, w jakim sensie te staże troszeczkę w tej chwili są może mniej popularne, jeśli chodzi o bezrobotnych, ale jeśli chodzi o pracodawców, to w dalszym ciągu zainteresowanie jest duże. No, ale jeśli chodzi o bezrobotnych, to zainteresowanie jest mniejsze, a nawet jak ktoś podejmie staż, to często są zrywane i przerywane te staże z różnych przyczyn, nie zawsze z przyczyn usprawiedliwionych. No, decyduje to przede wszystkim stypendium, które my wypłacamy jako wynagrodzenie za poszczególne miesiące odbywania stażu. Dla osób najbardziej przedsiębiorczych są dotacje na założenie działalności gospodarczej, dofinansowanie na stworzenie jednego miejsca w wysokości 20 tysięcy złotych. Te dotacje są z różnych instrumentów rynku pracy i tutaj z różnych programów, tak to powiem. I tu realizujemy takie programy jak program operacyjny Edukacja, Wiedza, Edukacja, Rozwój. I tutaj jest to fundusz pochodzący z Europejskiego Funduszu Społecznego. I tutaj młodzi do 30 roku życia mają możliwość aplikowania o środki. Zarówno młode osoby, jak i nieco starsze chętnie zakładają swoje działalności z programów realizowanych przez Dębicki Urząd Pracy. Jest też możliwość przekwalifikowania się, zdobycia nowych umiejętności na szkoleniu zorganizowanym przez Dębicki Urząd Pracy.